Podczas wystawy prezentowane są artefakty zgromadzone w wyniku badań archeologicznych na przestrzeni ostatnich 3 lat, bowiem badania rozpoczęły się w roku 2010 i trwają nieprzerwanie. Były to głównie badania za pomocą georadarów przebiegające pod kątem ustalenia granic grodów czerwieńskich. Badania Czerna rozpoczęły się tak na dobre, jeżeli chodzi o naukowe badania, w 1952 roku. Nasz ośrodek łódzki, profesor Jażdżewski, profesor Abramowicz, Pokleski rozpoczęli tam badania w ramach badań nad tysiącleciem państwa polskiego, ale szybko te badania przerwano, ponieważ było to pogranicze Polski i Rusi i no, pod wpływem niejako sąsiadów ze wschodu, jak gdyby te badania nie były bardzo wygodne, badania przerwano dopiero do lat obecnych, do XX wieku. Więc wszystko właściwie się zachowało w ziemi, bardzo wiele rzeczy, a co ciekawe, było to pogranicze polsko-ruskie, ale było to pogranicze również łacińsko-greckie, to znaczy chrześcijaństwo myśmy przyjęli z Niemiec, ale z Europy Zachodniej, a cała ta Ruś przyjęła chrześcijaństwo z Konstantynopola, czyli Grody Czerwieńskie to pogranicze także religii greckiej i katolickiej. Mieliśmy wyjątkową okazję rozmawiać z Marcinem Piotrowskim, członkiem zespołu do badań archeologicznych w Czermie i na terenie Grodów Czerwieńskich, który zdradził nam kilka ciekawostek, które są nieodłącznym elementem badań archeologicznych Grodów Czerwieńskich. Dla Sieradza ma ono znaczenie, można powiedzieć, przede wszystkim ze względu na to, że są to zabytki dość egzotyczne. Mówimy tutaj przede wszystkim o przedmiotach z pogranicza Polskiej Rusi i Kijowskiej, które dla archeologów, czy w ogóle miłośników historii czy archeologii z terenu Polski Środkowej mogą być no, taką ciekawostką na pewno. Dlatego warto ją zobaczyć. Ja jestem jednym z członków zespołu, ogromnego zespołu międzynarodowego, który w tej chwili liczy już kilkadziesiąt osób. Przez 2 lata, w latach 2010-2011, prowadziłem tam badania w Czermie. No, było to jakby moje główne zajęcie w tym okresie. Te badania prowadziłem z ramienia Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. I to były takie, można powiedzieć, 2 najbardziej znaczące lata, w tym sensie, że one jakby po pierwsze przerwały taką długoletni okres ciszy w badaniach samego Czerwna i powiedzmy sobie zagadnienia Grodów Czerwieńskich z ramienia archeologii. I przez te 2 lata udało się też dokonać kilku spektakularnych odkryć, które też zostały docenione i w Polsce i za granicą, o czym świadczą między innymi nagrody przyznane dla całego zespołu. Są to zabytki absolutnie wyjątkowe, to należy podkreślić, nie tylko dla specjalistów, ale też i dla, powiedzmy sobie, ludzi, którzy interesują się po prostu średniowieczem, czy interesują się historią. Wśród takich najciekawszych, najbardziej interesujących eksponatów są na pewno dewocjonalia wczesnośredniowieczne. Jest ich dość sporo, mówimy tutaj o kilkudziesięciu zabytkach takiej naprawdę wysokiej klasy. Niektóre z nich to przede wszystkim relikwiarze, które są zachowane w całości i się w ogóle rzadko znajduje, a tutaj są zachowane w całości. Niektóre z nich nawet miały coś, co możemy nazwać jakimiś szczątkami relikwii, które zachowały się w tych relikwiarzach jeszcze od czasów średniowiecza. Absolutnie wyjątkową kategorią zabytków są ewidentnie pieczęcie ołowiane, które były przyczepiane do dokumentów, czy też być może do jakiejś korespondencji. To są pieczęcie emitowane przez absolutnie, można powiedzieć, całą górę taką społeczną tego pogranicza polsko-ruskiego, czy generalnie Rusi Kijowskiej. Te badania w Czermie zwiększyły liczbę tych pieczęci znanych z Polski, z tego kręgu, powiedzmy sobie, rusko-bizantyjskiego, znanych z terenu Polski, zwiększyło o 150%. To jest bardzo dużo. To są znaleziska bardzo wyjątkowe, a tutaj mamy rzeczywiście taki duży napływ tego typu przedmiotów. No i oczywiście 2 skarby biżuterii srebrnej wczesno-średniowiecznej, które zwróciły uwagę przede wszystkim mediów i ludzi, którzy, powiedzmy sobie, może nie doceniają takich drobnych przedmiotów, jakie czasami znajdujemy. Te 2 skarby biżuterii kobiecej są wyjątkowe z kilku względów. Przede wszystkim zostały znalezione jednego dnia i to w odległości 20 metrów od siebie, co już jakby jest sytuacją wyjątkową. Zostały odkryte też podczas badań archeologicznych, co jest rzadkim zjawiskiem, jednak one są z reguły znajdowane przypadkowo, często ulegają rozproszeniu. Bardzo często nie trafiają już w całym komplecie w ręce archeologa. Tutaj mamy 2 skarby kompletne, w tym jeden był znaleziony w naczyniu ceramicznym. Wiemy dokładnie, jak te przedmioty były nawet układane
w tym naczyniu ceramicznym. Widać, że było to robione w pewnym pośpiechu, one zostały bardzo płytko ukryte. To są przedmioty bardzo wysokiej klasy, jeśli chodzi o wykonawstwo. To jest rzeczywiście mistrzostwo świata z najbardziej wyrafinowanymi technikami jubilerskimi, jakie znamy z okresu średniowiecza. Jest to zapewne biżuteria należąca do kogoś z tych wyżyn społecznych, kobiet, które zamieszkiwały czy przebywały czasowo na terenie grodu w Czermnie, który możemy utożsamiać z tym latopisowym czerwieniem. Ta biżuteria była poddana już wielorakim badaniom, także wiemy bardzo dużo już w tej chwili, nie tylko na temat samej biżuterii, ale też na temat wykonawców. Mamy też pewne przypuszczenia dotyczące osób, które mogły tą biżuterię nosić, a nawet przypuszczenia dotyczące takich spraw jak wierzenia, które mówimy tu o okresie już w pewnym sensie, można powiedzieć, historycznej chrystianizacji pogranicza Polski i Rusi, ale biżuteria ta zawiera również takie elementy, które pozwalają jeszcze mówić o jakichś wierzeniach jeszcze takich przedchrześcijańskich, bardziej można powiedzieć, bardziej pogańskich. Z tego, co Pan mówi, z tego, co możemy usłyszeć, to nie bez powodu grody czerwieńskie nazywane są złotym jabłkiem polskiej archeologii. Tak, to prawda. To jest element tytułu, można powiedzieć, grantu, olbrzymiego grantu, który jest w tej chwili w trakcie realizacji, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 3 lat. To złote jabłko nie jest tutaj absolutnie żadnym przypadkiem, ponieważ Czermno, czy w ogóle można powiedzieć stanowiska, które łączone są tradycyjnie z tak zwanymi grodami czerwieńskimi, były badane już w latach 50. Były włączone jakby w taki olbrzymi program badań na 1000-lecie państwa polskiego i mimo rzeczywiście bardzo spektakularnych odkryć, one zostały przerwane nagle po prostu. Również prawdopodobnie ze względów politycznych, organizacyjnych i tak dalej. I w roku 2000 podczas jednej z konferencji mediewistycznych pani profesor Dunin-Wąsowicz wspomniała te badania z lat 50., zwracając uwagę, że mimo tego, że one rzeczywiście dawały świetne rezultaty, zostały nagle przerwane, chociaż mogły stać się właśnie złotym jabłkiem polskiej archeologii. Więc było logiczne, że jakby ten nasz grant, który realizujemy, który już w tej chwili trwa i mamy nadzieję, że będzie w jakiś sposób kontynuowany, on jakby przerywa te lata ciszy badań nad grotami czerwieńskimi. Mamy nadzieję, że nie skończy się tak nagle, jak się zaczęły te badania. Mamy nadzieję, że to tym złotym jabłkiem polskiej archeologii będzie przez najbliższe przynajmniej kilkadziesiąt lat. W Sieradzkim Muzeum można zobaczyć około 1600 eksponatów pochodzących z Czermna. Wystawę można oglądać do 13 kwietnia. Później eksponaty pojadą do Włoch.